Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałabym Państwu pokazać taki bardzo, przepraszam bardzo, taki bardzo ciekawy trik, w jaki sposób możemy zrobić, robiąc rozpinane sweterki, rozpinane kamizelki, płaszczyki, jak możemy zrobić właśnie tą plisę, którą oczywiście jest robiona bezpośrednio razem z całą resztą robótki. Tutaj chodzi głównie o, powiedzmy, o jedną część przodu robótki. W miejscu, gdzie będą, przepraszam bardzo, w miejscu, gdzie będą, powiedzmy, guziczki. Tutaj ja mam taki robiony ściegiem francuskim. Oczywiście można zrobić również ściągaczem, prawda, tą naszą pliskę. To już nie o to chodzi. Chodzi o to, aby pokazać Państwu, jak zrobić właśnie brzeg tej robótki, aby był bardzo ciekawy, estetyczny, a co najważniejsze, aby nam się nie rozciągał. Bo nie tylko w robótce jest ważny dobrze zrobiony wzór, ale również i odpowiednie wykończenie robótki. Więc to jest bardzo ważne. Jest naprawdę bardzo elastyczny i trzyma po prostu tą pliskę, aby nam się nie rozciągała. To też, to odnosi się również do robótek robionych od góry. W tej chwili są bardzo modne, robione sweterki, żakieciki, płaszczyki, cokolwiek, robione właśnie od góry. To już w tej chwili jest bez znaczenia. Chodzi o to, w jaki sposób będziemy robili tą naszą robótkę i ten róg, przepraszam, ten brzeg robótki, aby był ładny i estetyczny. Jest naprawdę bardzo prosty ten sposób, aby to zrobić. Więc tak, na czym to polega? Tak jak mamy, powiedzmy, jedną część przodu, prawda? Tutaj oczywiście ja zrobiłam ściegiem takim zwykłym, żakardowym. Tutaj to już mnie każdy sobie po prostu ustala, jaki wzór sobie zrobić. Chodzi mi tutaj właśnie o brzeg robótki. Więc tak, w jaki sposób to robimy? Przekładamy włóczkę z przodu oczka, ściągamy sobie to oczko, przekładamy na prawy drut, robimy jak gdyby taki narzut i następnie przerabiamy sobie wzorem, czy ściągaczowym, czy od... przepraszam bardzo, letnia chrypka. Przerabiamy sobie te nasze oczka wzorem takim, jaki sobie wymyśliliśmy, aby zrobić. Ja mam tutaj wzór żakardowy, aby było troszeczkę łatwiej. Chodzi mi właśnie o brzeg robótki. Przerabiamy sobie do końca ten jeden brzeg przodu. Oczko ostatnie, jak zwykle, przerabiam na prawo, z wiadomych względów, aby wytworzył mi się właśnie taki łańcuszek, który jest bardzo pomocny przy zszywaniu robótki, aby wyszedł nam taki ładny, ciekawy wzorek, bardzo ciekawe połączenie. Z lewej strony robótki również ściągam to oczko nieprzerobione, pierwsze, i przerabiam sobie wzorem takim, jaki sobie ustaliliśmy, aby zrobić. I przerabiamy do momentu, aż dojdziemy do po prostu naszej pliski. Na 4, 6, 8, powiedzmy. Doszliśmy do naszej pliski i teraz robimy tym
ściegiem francuskim. W moim przypadku może to oczywiście być ściągacz, prawda? I doszliśmy do tego oczka narzuconego i do oczka ostatniego, czyli brzegowego. I te dwa oczka łapiemy dwa razy, ten narzut z tym oczkiem, wbijając drut z przodu oczek i przerabiamy razem na prawo. I tym sposobem właśnie wyjdzie nam taki bardzo ciekawy, estetyczny brzeg tej naszej pliski. I tak jak mówiłam, ponownie robimy w ten sam sposób. Czyli ściągamy to oczko, robimy taki narzut i przerabiamy tą naszą pliskę. I robimy sobie dalej tym naszym wzorem. Ja powrócę sobie tak, jak gdybyśmy przerobili tą lewą stronę i robimy tą pliskę. Po prostu pokazuję jeszcze raz, jak to zrobić. I ponownie doszliśmy do tego narzutu z tym oczkiem brzegowym. Więc te dwa oczka łapiemy razem z przodu oczek i przerabiamy razem na prawo. I w ten sposób wyjdzie nam taki naprawdę ciekawy, elastyczny, a przede wszystkim trzymający, aby nie rozciągał się ten nasz brzeg żakieciku. Dlatego, że to nie chodzi głównie o wzór, chodzi też o estetyczne zrobienie niektórych właśnie części, tak jak jest brzeg, powiedzmy robiąc sweterek rozpinany, czy kamizelę rozpinaną, czy płaszczyki, no cokolwiek, aby właśnie ten brzeg tej plisy był bardzo estetyczny, a przede wszystkim, aby się nie rozciągał. Mam nadzieję, że tym właśnie takim małym trikiem będę mogła wspomóc niektóre osoby, aby można było zrobić ten ciekawy sposób brzeg robótki. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, proszę pisać. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Również służę pomocą. I oczywiście bardzo, ale to bardzo dziękuję za tak miłe słowa, które piszecie Państwo do mnie. I tak jak zwykle zapraszam do odwiedzenia mojego kanału na YouTube, w którym mam nie tylko bardzo ciekawe wzory, ale również sporo takich ciekawych porad odnośnie rozpoczęcia robótki, zakończenia robótki i takie jeszcze inne. Dziękuję ślicznie Państwu i życzę powodzenia.